Cześć moi drodzy, witam was serdecznie sprzed mojej pracowni, a dzisiaj chcę wam pokazać moją pracownianą lemoniadę. Zapraszam! Co my będziemy potrzebować do naszej pracownianej lemoniady? Otóż kilka rzeczy. Pierwszą z nich jest mięta i rumianek. O dziwo, mięta i rumianek oraz wrzątek. A zatem zaczynamy. Mięta i rumianek dajemy do kubeczka i zalewamy niezbyt dużą ilością tego wrzątku, żeby tutaj nie zrobiła nam się ta lemoniada za ciepła, prawda? W międzyczasie mam imbir, który obieram sobie tutaj z tej zewnętrznej skórki. Obieram z tej zewnętrznej skórki i w ten sposób gdzieś tam będzie za chwilę gotowy do dodania go do naszej lemoniady. Mam go obrany ze skórki i w drobnych kawałeczkach krojonych w poprzek włókien, koniecznie w poprzek włókien, żeby właśnie jak najwięcej tego aromatu ten imbir nam tutaj puścił. I nasze w poprzek włókien krojony imbir dajemy do naszej herbaty. Pozwalamy temu wszystkiemu się zaparzyć, tej mięcie z rumiankiem oraz imbirem. I jeszcze jedna rzecz, żeby łatwo nam się to wszystko rozpuściło. Do tej mieszaniny dodajemy jedną łyżkę albo i więcej, ale ja może dodam dwie, zobaczymy, tam dwie łyżki miodu, żeby nasza lemoniada miała troszeczkę słodki smak. I temu wszystkiemu pozwalam się teraz tutaj jeszcze dokładnie zaparzyć. I tak oto pierwsza część mojej lemoniady jest skończona. Przechodzimy zatem dalej. Co dalej? Dalej potrzebujemy połowę cytryny, połowę grejpfruta, a więc kroimy naszego grejpfruta na pół, połowę pomarańczy i jedną całą mandarynkę. Tutaj proporcje tych owoców mogą być różne. Ważne, żeby w sumie były jakieś dwa owoce w tym wszystkim. A zatem mamy połowę grejpfruta, połowę pomarańczy, połowę cytryny oraz jedną całą mandarynkę. I to za chwileczkę będziemy wyciskać. Mam tutaj przygotowaną wyciskarkę ręczną do owoców, do cytrusów. I właśnie tutaj zaczynam od wyciśnięcia mojej mandarynki. Teraz wyciskam sobie moją mandarynkę doskonale i drugą połówkę. Dlaczego tutaj zdecydowałem się po połowie z każdego? Oczywiście możemy dać po całym owocu, nie ma sprawy. Natomiast to ma być zasadniczo lemoniada, a nie sok owocowy. Jeżeli chcemy to zrobić nieco bogatsze, jak najbardziej możemy to zrobić sok owocowy. Teraz mam cytrynę. Natomiast z mojego gdzieś tam doświadczenia wynika, że w zupełności wystarczy, jeżeli do naszej lemoniady damy po połowie każdego owocu. Ok, naszą cytrynę już mamy tutaj wciśniętą, to teraz dajemy połowę pomarańczy. A tutaj jakiś samochód mi z boku odjeżdża. Mam nadzieję, że nie zagłusza za bardzo tego, co tutaj chcę powiedzieć. W każdym razie tak, połowę pomarańczy i następnie połowę grejpfruta również wyciskam na mojej wyciskarce. W ten sposób mam tutaj wystarczająco dużo tego soku owocowego do mojej lemoniady. W zupełności to wszystko wystarczy, tak? Wyciśnięte połowa grejpfruta. I teraz bardzo istotna rzecz, a mianowicie jeżeli chcemy mieć elegancką tę naszą lemoniadę, taką bąką bibułkę przez bibułkę, to w tym momencie zlewamy tylko ten sok, który nam się tutaj osadził w tym zbiorniku.
Natomiast jeżeli chcemy mieć lemoniadę taką bardziej familijną, taką bardziej zmiłuszystą, w tym momencie musimy wybrać pestki, które nam się tutaj nazbierały. A zatem wybieram sobie te pestki. O, wybrałem wszystkie. I ten miąższ owoców, który nam się tutaj zebrał, również możemy dać do tej naszej lemoniady. I w ten sposób będzie ona taka bardziej miąższysta. Naturalnie po odciągnięciu pestek. Natomiast jeżeli to ma być lemoniada taka klasyczna, elegancka, bez niczego tam pływającego, w tym momencie w zupełności wystarczy, że zlejemy ten sok, który nam się tam nazbiera. Wreszcie, po czwarte, mamy tutaj naszą zaparzoną miętę z rumiankiem oraz imbirem. Teraz to musimy zlać w taki sposób, żeby nam ten imbir tutaj nie powpadał. I w ten sposób mamy naszą herbatę, miętę z rumiankiem, z imbirem. Oczywiście możemy dać tutaj jakiekolwiek inne zielone, możemy dać szałwie, możemy dać na przykład pokrzywę, możemy dać melisę, wszystko jedno. Natomiast ja zdecydowałem się na miętę z rumiankiem i resztę dopełniamy wodą mineralną, chłodną. Co ciekawe, lemoniada wcale nie musi być strasznie zimna. Lemoniada wystarczy, że jest chłodna i to w zupełności wystarczy, żeby miała bardzo dobry, pyszny, wyśmienity smak. Pozwalamy tej lemoniadzie troszeczkę urosnąć, bo nam się spieniła, jeżeli woda jest gazowana. W tym momencie pozwalamy jej tutaj troszeczkę urosnąć, żeby wypełniła nasz cały dzbanek o pojemności w tym wypadku 1,2 litra. Całość jeszcze możemy zamieszać nieco. Całość jeszcze możemy zamieszać i za chwilę będzie gotowe do podania. A w czym taką lemoniadę podajemy? Otóż, moi drodzy, dzięki uprzejmości mojej żony, dzięki trosce mojej żony, która właśnie kupiła mi takie eleganckie kubeczki na lemoniadę właśnie w takich letnich kolorach, właśnie z pokrywką. No właśnie w takim kubeczku mogę ją sobie podać. Nalewam sobie mojej przepysznej lemoniady do tego kubeczka. Tak. Przykrywam to wszystko dekielkiem. Przykrywam to sobie dekielkiem do tego słomeczka. I w mojej pracowni mogę cieszyć się moją pyszną, naturalną, na pewno zdrową lemoniadą. Do zrobienia takiej lemoniady albo do mnie na taką lemoniadę serdecznie Was zapraszam. To wszystko, na razie, cześć! Pyszne.